Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pegas, a to już 25 odcinek z God of War'a. Ostatnim razem odkryliśmy ścieżkę do Jotunheimu. Jeśli jesteście ciekaw, jak się dalej losy potoczą, to zostawcie subskrypcję teraz. Naciśnijcie ten czerwony guziczek, bo wiem, że mnie nikt nie subskrybuje. Tylko 28 osób. I... dobra. Lecimy dalej. To stąd Tyr przeszedł dalej, a Kamień Jedności go ochronił. Gotowy? Gotowy. Panowie, jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary, głowo. Mogę mieć takie mdłości bez żołądka. Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie! Coś takiego. Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Tyr był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe! Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka. Ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. Dobra, zobaczymy. Sobie poradzimy. Trochę tu pusto. Postument. O nie! Pochłonął kamień! Wieża. Wchłania energię kamienia. Coś się dzieje? Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Nie. Nie, jednak to jest gorsze. Uważaj, ojcze! Dobrze, że już po wszystkim. Coś czuję, że nie, to nie jest koniec. I raczej mam rację. Teraz gdzie jesteśmy? O! Wygląda na Alfheim! Jak dla mnie Helheim. Albo dobra. Jak ja nie lubię tych mrocznych elfów. Jeszcze jeden. Świetnie. Ja pierdzielę. Burza to. Niby są słabsi. Widać po ich życiu, że są słabsi. Od nas choć. Choć dużo mam tego życia. Ten przynajmniej nie lata.
Dobra, lata. Nie, nie aż tak dużo jak tamten. Trochę mi brzmi jak ten Jabba z Gwiezdnych Wojen. No, Jabba chyba. Helheim. Na pewno. O nie! Wróciliśmy do Hel? O rany! Nadchodzą! Jazda! Jestem z tobą! Powiem tak, odcinek bez tego gniewu to odcinek stracony. To już musi być koniec. Nie, nie musi. Pewnie znowu ktoś. Muspelheim. Nie będzie miło. Idziemy sprawdzić? Kurde. Musieli dać kuboida. Ogry i trolle równocześnie. Jasne, to bardzo fajne. No zajebisto. Pokonać trolla z ogrem, to pokonać z samego ogra. To szkoda, że tak mało. Udał mu to. Ja bym powiedział, że z każdej strony, ale dobra. Dobra, czas na luz. Dobra, pokonamy. Stanęliśmy. To chyba koniec. Tak, ale gdzie jesteśmy? Dobra, trochę życia muszę uzbierać. Dobra, chyba starczy. I tak więcej nie mogę. Patrz! Jesteśmy w Midgardzie! Tam jest most! Udało się! Wieża jest na swoim miejscu! Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak Tyr to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska. Paleniska Tyra. Symbol światła, które łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run?
Jak teraz o tym myślę, to nie. Dobra, zaraz wracam. Dobra, miałem lekki problem. Widzieliśmy już te runy, ale nie umiem ich odczytać. Co ja zrobiłem? Nie przełożę tego bez całego szyfru. Aha, windę włączyłem. Dobra, małe cięcie, bo nie ogarniałem, czy miałem włączone nagrywanie, czy nie. Dobra. No zobaczymy, co ten tyr wykombinował. Wy to naprawdę lubicie hałasować, co chłopcy? Tak. Nie wiem, co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku. Dobra, Jotunheim. No dobra, zaczynamy! Poczekajcie, nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko, jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi, myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! Krasnoludy chyba wszystko wiedzą. Takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował. Pokazał mi, ale musiałem. Odmówić. Muszę. Chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie. Już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, dobra. Panowie, nie wiem, co nas czeka. Ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygotowania. Jeśli musicie coś zrobić, to teraz. To taka moja rada. Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! Dobra, to by było na tyle. Zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, jeśli się podobało i jeśli chcecie więcej. Do zobaczenia.